Apator DGG Toruń Start Trilux Gniezno. Mecz miał odbyć się 19 kwietnia, ale z powodu złego stanu nawierzchni toru sędzia Ryszard Bryła z Zielonej Góry odwołał spotkanie trzeciej rundy. W tabeli drużyna z Gniezna na 5. miejscu z 4 punktami. Start odniósł 2 zwycięstwa, przegrał 1 mecz i to przed własną publicznością z Unią Leszno 40-48. Drużyna Apatora w tym meczu w składzie z 9 Mirosław Kowalik, z 10 Marcin Kowalik, z 11 Jacek Krzyżaniak, z 12 Wiesław Jaguś, z 13 Ryan Sullivan, z 14 Tomasz Chrzanowski, z 15 Robert Kościecha i z 16 Remigiusz Wronkowski. I drużyna gości z 1 Adam Pfeiffer, z 2 Marek Chućko, z 3 Tomasz Pfeiffer, z 4 Rafał Wilk, z 5 Jimmy Nielsen, z 6 Mariusz Lisiak, z 7 Paweł Duszyński i z 8 Krzysztof Jabłoński. Goście bez kontuzjowanego Roberta Sawiny, natomiast gospodarze w optymalnym składzie. A to już pierwszy wyścig, w którym widzimy w kasku żółtym Adama Pfeiffera, w kasku czerwonym Mirosława Kowalika, w kasku białym Marka Chućko i w kasku niebieskim Marcina Kowalika. Na prowadzeniu Mirosław Kowalik, za nim podąża zawodnik startu Gniezno Adam Pfeiffer. Na trzeciej pozycji Marcin Kowalik i Marek Chućko zamyka stawkę zawodników w wyścigu pierwszym. Jak na razie dobry początek dla gospodarzy, prowadzenie 4-2. Doświadczeni żużlowcy na pierwszych dwóch pozycjach. Teraz nieco złamało motocykl Mirosława Kowalika, ale nie wykorzystał tego błędu torunianina Adam Pfeiffer i cały czas Mirosław Kowalik na prowadzeniu, chociaż bardzo, bardzo blisko przy nim Adam Pfeiffer. Raz z zewnętrznej, raz z wewnętrznej części toru próbuje zaatakować prowadzącego zawodnika gospodarzy. Na trzecim miejscu zdecydowanie, jak przez moment widzieliśmy, Marcin Kowalik, a daleko, daleko z tyłu Marek Chućko. Mirosław Kowalik jedzie po 3 punkty. 2 punkty dla Adama Pfeiffera, 1 dla Marcina Kowalika, bez punktu Marek Chućko, 4-2 dla gospodarzy, a to już zawodnicy, którzy wystartują w wyścigu drugim, w kasku żółtym Tomasz Pfeiffer, w kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak, w kasku białym Rafał Wilk i najbliżej siatki w kasku niebieskim Wiesław Jaguś. Bardzo dobry start zawodników z Gniezna. W kasku żółtym Tomasz Pfeiffer na prowadzeniu, a na drugą pozycję wychodzi Rafał Wilk, pozyskany w tym sezonie z drugoligowego zespołu JAG Łódź. Na trzeciej pozycji Jacek Krzyżaniak. Będzie starał się indywidualny mistrz Polski przejść na drugą pozycję, no i uratować chociaż 2 punkty dla drużyny gospodarzy. Daleko z przodu Tomasz Pfeiffer, a Jacek Krzyżaniak próbuje zaatakować Rafała Wilka. Wychowanek Stali Rzeszów, przez wiele sezonów właśnie w drużynie z Rzeszowa startował Rafał Wilk. Jeden rok w JAG Łódź, tam próbowano stworzyć silny zespół, ale nic z tego nie wyszło. Teraz Jacek Krzyżaniak po zewnętrznej części toru atakuje, jednak nie może dojść Rafała Wilka. Jak na razie podwójne zwycięstwo startu Gniezno, no i to spora niespodzianka, tym bardziej, że na czwartym miejscu jedzie Wiesław Jaguś. Jeszcze jeden atak Jacka Krzyżaniaka, ale nie kończy się powodzeniem. 5-1 zwycięstwo drużyny gości i prowadzenie 7-5 po dwóch wyścigach, a w wyścigu trzecim w kasku czerwonym Ryan Sullivan, w żółtym Jimmy Nielsen, w niebieskim Tomasz Chrzanowski i w białym Mariusz Lisiak. Już na czele dwaj zawodnicy zagraniczni reprezentujący barwy polskich klubów. W kasku żółtym udany atak Jimmy Nielsena na pierwszą pozycję Ryana Sullivana i już Szwed na prowadzeniu. Bardziej doświadczony zawodnik, 8 żużlowiec ubiegłorocznego cyklu Grand Prix, no ale Ryan Sullivan również do grona najlepszych 24 żużlowców świata awansował w tym sezonie. Zobaczymy go w rywalizacji o tytuł indywidualnego mistrza świata. W kasku niebieskim na trzeciej pozycji junior Apatora DGG Tomasz Chrzanowski, a tu prowadząca para Jimmy Nielsen, Ryan Sullivan. Jimmy Nielsen od 1991 roku występuje w Lidze Polskiej. Już w pierwszym swoim sezonie na naszych torach wywalczył z Morawskim Zielona Góra tytuł drużynowego mistrza Polski. Jimmy Nielsen przed Ryanem Sullivanem, Tomaszem Chrzanowskim i Mariuszem Lisiakiem. 3-3, 10-8 po trzech wyścigach dla startu Trilux Gniezno. Wyścig czwarty. Robert Kościecha w kasku niebieskim, w kasku białym Paweł Duszyński, w kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak i w kasku żółtym Tomasz Pfeiffer. I już prowadzenie duetu Torunia. W kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak i świetnie
radzący sobie Robert Kościecha. Problemy z motocyklem, wykorzystuje to Tomasz Pfeiffer i już na drugiej pozycji zawodnik z Gniezna. Nierówność na torze złamało motocykl Roberta Kościechy i już Tomasz Pfeiffer goni prowadzącego Jacka Krzyżaniaka. I tak z 5-1 zrobiło się 4-2 i niewiele brakowało, a Tomasz Pfeiffer minąłby teraz po wewnętrznej części toru blisko krawężnika Jacka Krzyżaniaka. Tak się nie stało. Jacek Krzyżaniak cały czas na prowadzeniu, ale szeroko Torunianin nabiera jednak szybkości i zostawia w tyle Tomasza Pfeiffera. Jacek Krzyżaniak, Tomasz Pfeiffer na trzecim miejscu, Robert Kościecha, czwarty Paweł Duszyński, 4-2 dla Torunian i remis 12-12 po 4 wyścigach. Bieg piąty. Na torze pierwszym Krzysztof Jabłoński w kasku białym za Marka Chućko. Na torze drugim Marcin Kowalik w kasku niebieskim. Na trzecim w żółtym Jimmy Nielsen i w czerwonym Ryan Sullivan. Wjeżdża w taśmę Marcin Kowalik. Zostanie wykluczony z tego wyścigu. I powtórka już w trzyosobowym składzie bez młodzieżowca Apatora DGG. Walczy Ryan Sullivan z dwójką startu, ale Jimmy Nielsen ponownie lepszy, a jeszcze do tego na drugiej pozycji junior startu Trilux Krzysztof Jabłoński. Tylko przez chwilę, teraz w większej szybkości nabierze Ryan Sullivan i on już na drugiej pozycji. Ryan Sullivan, doskonale znany kibicom w Toruniu, mocny punkt tego zespołu. Ale po raz drugi przed własną publicznością na torze, który tak doskonale zna, musi uznać wyższość Szweda Jimmy Nielsena. Na naszych ekranach Ryan Sullivan. 4-2 dla startu. No i ponownie drużyna z Gniezna obejmie prowadzenie w tym meczu. Krzysztof Jabłoński, półfinalista indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na miejscu trzecim. Jimmy Nielsen po raz drugi zwycięża. 2 punkty dla Sullivana i 1 punkt dla Krzysztofa Jabłońskiego. 16-14 po 5 wyścigach prowadzenie startu, a w wyścigu 6 Rafał Wilk w kasku białym, Wiesław Jaguś w niebieskim, Adam Pfeiffer w żółtym i Mirosław Kowalik w czerwonym. Dobry start Mirosława Kowalika. Po raz kolejny już walczy w pierwszym łuku z Rafałem Wilkiem. Lepszy Mirosław Kowalik. Rafał Wilk jednak bardzo blisko Torunianina, teraz próbuje po zewnętrznej części toru, ale Mirosław Kowalik odpiera ataki i prowadzi. Niestety dla naszej drużyny na miejscu czwartym, dopiero na miejscu czwartym Wiesław Jaguś. Mirosław Kowalik prowadzi przed Rafałem Wilkiem, Adamem Pfeifferem i Wiesławem Jagusiem. Ostatnie okrążenie. Duża przewaga Kowalika nad drugim i trzecim zawodnikiem startu. No i oni z kolei mają sporą przewagę nad Wiesławem Jagusiem, który po raz drugi przyjedzie ostatni na metę. 3-3 i 19-17 prowadzenie po 6 wyścigach drużyny startu Gniezno. A w wyścigu 7 młodzieżowym zobaczymy na torze pierwszym w kasku białym Krzysztofa Jabłońskiego, na torze drugim w kasku niebieskim Tomasza Chrzanowskiego, w żółtym Pawła Duszyńskiego i w czerwonym Roberta Kościechę. Taśma Tomasza Chrzanowskiego. Niestety Torunianin zostanie wykluczony z powtórki wyścigu 7. Zobaczymy tylko Roberta Kościechę w walce z dwoma żużlowcami startu Gniezno. Na torze pierwszym przypominam Krzysztof Jabłoński, ale najlepszy start Roberta Kościechy. On pierwszy na 30 metrze i już prowadzi. Na drugiej pozycji Krzysztof Jabłoński, na trzeciej Paweł Duszyński. Robert Kościecha doskonale spisał się w eliminacjach indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. W niemieckim Stralsundzie zajął 2. miejsce z 13 punktami i awansował do półfinału. Zwyciężył tam Robert Dados z GKM-u Kunterstyn Grudziądz, zdobywając komplet 15 punktów. Robert Kościecha zdobył 13 punktów,
zajął drugie miejsce i wyprzedził Anglika Davida Howe, który był trzeci, a właśnie z Davidem Howe i z Robertem Dadosem tylko Kościecha w zawodach Strasmundzie przegrał. Teraz zdecydowanie prowadzi przed Krzysztofem Jabłońskim i Pawłem Duszyńskim, a Krzysztof Jabłoński jest również reprezentantem Polski na półfinał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, który odbędzie się we włoskim Terenzano. Zwycięstwo Kościechy przed Jabłońskim 3-3, ale nadal dwupunktowe prowadzenie startu Gniezna. Przed nami wyścig ósmy. 22-20 prowadzi start, a w tym ósmym wyścigu zobaczymy Jacka Krzyżaniaka w kasku czerwonym, Adama Pfeiffera w żółtym, Wiesława Jagusia w niebieskim i Marka Hućko w białym. Hućko jak na razie bez punktu, lepszy start od Wiesława Jagusia, ale już prowadzi Adam Pfeiffer. Jacek Krzyżaniak drugi, Wiesław Jaguś na trzeciej pozycji. Również wyścig remisowy jak na razie. 3-3. Wiesław Jaguś bardzo blisko Jacka Krzyżaniaka, a stawkę zamyka Marek Hućko, któremu najwyraźniej nie odpowiada toruński tor, chociaż we wcześniejszych spotkaniach Marek Hućko również nie należał do wyróżniających się zawodników gnieźnieńskiej drużyny. Natomiast liderem wśród krajowych zawodników startu jest niewątpliwie w tym sezonie prowadzący Adam Pfeiffer. Jacek Krzyżaniak i Wiesław Jaguś. Pierwszy punkt dla Wiesława Jagusia w tym spotkaniu. 3-3, co nie zmieni rezultatu spotkania, ale Adam Pfeiffer daleko, daleko z przodu i dwaj torunianie, których teraz oglądamy, nie mają już szans dogonić zawodnika startu. 3-3, 25-23 po 8 wyścigach prowadzenie startu. W wyścigu 9 zobaczymy Mirosława Kowalika w kasku czerwonym na torze pierwszym, Tomasza Pfeiffera w kasku żółtym na torze drugim, Remigiusza Wronkowskiego w niebieskim na torze trzecim i Rafała Wilka na torze czwartym w kasku białym. Remigiusz Wronkowski zmienił Marcina Kowalika. Taśma w górze, bardzo dobrze Mirosław Kowalik, ale również dobrze Remigiusz Wronkowski, który przechodzi zawodników z Gniezna i teraz przy siatce jedzie ze swoim partnerem z drużyny, prowadząc 5-1. Niespodzianka, Remigiusz Wronkowski, rezerwowy w tym meczu, to jego pierwszy start. Młodzieżowiec na prowadzeniu przed rutynowanym Mirosławem Kowalikiem i to podwójne zwycięstwo torunian może dać im prowadzenie w meczu. Na trzeciej pozycji w białym kasku Rafał Wilk, a daleko z tyłu i to niespodzianka Tomasz Pfeiffer. Rafał Wilk ma jakieś problemy z motocyklem. Przy siatce jedzie zawodnik z Gniezna, ma straty jakieś 3 metrów do drugiego Mirosława Kowalika. Mirosław Kowalik w bardzo dobrej formie, choć przytrafiły się nieszczęśliwe upadki temu zawodnikowi już na początku sezonu. Miejmy nadzieję, że już jest wszystko w porządku. No i Mirosław Kowalik będzie zdobywał sporo punktów dla drużyny Apatora. 5-1 dla Apatora, 28-26 prowadzenie zespołu gospodarzy i w wyścigu 10 szansa to prowadzenie utrzymać. Jimmy Nielsen w kasku żółtym, w niebieskim Robert Kościecha, w białym Mariusz Lisiak i w czerwonym Jacek Krzyżaniak. Upadek Roberta Kościechy w pierwszym wirażu. Sędzia Ryszard Bryła z Zielonej Góry przerywa wyścig, no i czekamy na jego decyzję. Powtórka najprawdopodobniej w 4-osobowym składzie. Do upadku doszło w pierwszym łuku i też sędzia mógł zadecydować, byśmy wszystkich zawodników obejrzeli w powtórce i tak też się stało. Nielsen na torze pierwszym, Kościecha na drugim, Lisiak na trzecim i najbliżej siatki Jacek Krzyżaniak na torze czwartym. Jak na razie Jimmy Nielsen niepokonany w tym meczu. Doskonała forma doświadczonego Szweda. Nielsen doskonale wystartował, ale jeszcze lepiej Jacek Krzyżaniak i teraz walka o pierwsze miejsce. Jacek Krzyżaniak prowadzi, ale motocykl Jimmy Nielsena chyba szybszy od motocykla Jacka Krzyżaniaka. Teraz po zewnętrznej części toru nabiera szybkości Szwed i już bez problemów mija indywidualnego mistrza Polski z 97 roku Jacka Krzyżaniaka. Spore problemy ma z silnikami Jacek Krzyżaniak i z dopasowaniem się do motocykli w tym sezonie. Często to podkreślał, no i też jego starty nie były zadowalające zarówno podczas kryterium asów w Bydgoszczy, jak i
w meczach ligowych, a w tych meczach ligowych Torunianie niestety przegrywali to bardzo wysoko w Rzeszowie z Wampurem, a także na inaugurację przed własną publicznością z pilską Polonią. Na trzeciej pozycji Robert Kościecha atakowany przez Mariusza Lisiaka. Lisiak zbliża się do Torunianina, teraz atakuje go po zewnętrznej części toru, nabiera szybkości, ale Robert Kościecha zamyka przy siatce Lisiaka i uratowany remisowy rezultat 3-3, 31-29 prowadzenie Apatora, a przed nami wyścig 11. Paweł Duszyński na torze pierwszym w kasku białym, na torze drugim w kasku czerwonym Ryan Sullivan, na torze trzecim w kasku żółtym Tomasz Pfeiffer i w kasku niebieskim zobaczymy na torze czwartym Tomasza Chrzanowskiego. Miał jechać Remigiusz Wronkowski, ale sędzia uznał, że zmiana została zbyt późno zgłoszona i w tej sytuacji trójka zawodników czeka na Tomasza Chrzanowskiego, a teraz jeszcze Tomasz Chrzanowski zostaje wykluczony przez sędziego, co wzbudza niezadowolenie kibiców i niestety Torunianie reprezentowani będą w tym wyścigu tylko przez jednego zawodnika, ale jakże dobrze startującego. Ryan Sullivan zdecydowanie pierwszy w tym wyścigu 11, a za nim Tomasz Pfeiffer i Paweł Duszyński. Szkoda, że nie możemy oglądać Tomasza Chrzanowskiego, bo miałby on szansę rywalizować o ten jeden punkt z Pawłem Duszyńskim. W tej sytuacji Torunianie mogą tylko zremisować w wyścigu 11, no i utrzymać te dwupunktowe prowadzenie, bowiem po 10 wyścigach 31-29 Apator DGG prowadzi ze startem Trilux Gniezno. Szansa na pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach ligowych Apatora DGG i jakby tak się stało, Torunianie opuściliby ostatnie miejsce w tabeli, przesuwając się o jedną pozycję, a to ostatnie miejsce zarezerwowane byłoby dla Pergo Gorzów, aż się nie chce wierzyć, ubiegłorocznego drużynowego wicemistrza Polski. Ryan Sullivan jedzie po 3 punkty i zwycięstwo w tym wyścigu 3-3, 34-32 po 11 wyścigach prowadzą Torunianie, a to już wyścig 12. Wiesław Jagóś w kasku niebieskim, w kasku białym Krzysztof Jabłoński, w czerwonym Mirosław Kowalik i w żółtym Jimmy Nielsen. I Jimmy Nielsen teraz ma problemy z motocyklem i nie zdołał minąć Wiesława Jagusia i Mirosława Kowalika i szansa na podwójne zwycięstwo dla Torunia. Miał olbrzymi kłopot z opanowaniem motocykla Szwed, który do tego wyścigu trzykrotnie zwyciężał i wydawało się, że w swoim czwartym starcie nie będzie miał najmniejszych problemów z odniesieniem kolejnej wygranej, a tu niespodzianka Wiesław Jagóś, który z kolei dwukrotnie był ostatni, później zdobył jeden punkt na prowadzeniu w tym wyścigu przed Mirosławem Kowalikiem, który teraz atakowany jest przez Krzysztofa Jabłońskiego, jednego z bardziej utalentowanych juniorów w polskiej lidze. Krzysztof Jabłoński, jak już wspominałem, wystąpi w półfinale indywidualnych mistrzostw świata juniorów we włoskim Terenzano, to 11 lipca tam też pojedzie zawodnik Apatora DGG Robert Kościecha i Robert Dado z GKM-u Kontersztyn. Podwójne zwycięstwo Torunian 39-33 po 12 wyścigach i w tej sytuacji kierownictwo startu korzysta ze zmiany taktycznej w kasku białym już na prowadzeniu za Rafała Wilka Jimmy Nielsen, a za nim podejrzają Robert Kościecha i Ryan Sullivan. Sullivan w kasku czerwonym, Kościecha w kasku niebieskim na trzeciej pozycji, ostro atakowany teraz przez Adama Pfeiffera. Jimmy Nielsen po tym zerze po raz kolejny na prowadzeniu. Ryan Sullivan, Australijczyk, który w pierwszym Grand Prix w Pradze wystąpi z numerem rankingowym 9 na pozycji drugiej, a trzeci Robert Kościecha, no i szczególnie Robert Kościecha, bardzo utalentowany zawodnik, najbardziej obiecujący żużlowiec młodego pokolenia na Pomorzu, będzie miał sporo problemów, by odeprzeć ataki doświadczonego 25-letniego Adama Pfeiffera. Pfeiffer raz po zewnętrznej, raz po wewnętrznej części toru atakuje Torunianina, ale ten jak na razie skuteczny. Ogląda się za siebie Robert Kościecha. Nielsen przed Sullivanem, blisko siebie jadą zawodnicy. Teraz zamknął doskonale Robert Kościecha i obronił trzecią pozycję 3-3, 42-36. Prowadzenie Apatora DGG Toruń przed decydującymi dwoma nominowanymi wyścigami, a my oglądamy powtórkę 13 wyścigu. Na prowadzeniu Szwed Jimmy Nielsen, za nim
Ryan Sullivan, ale szczególnie interesujące jest to, co dzieje się za ich plecami. Walczą o trzecią pozycję Adam Pfeiffer i Robert Kościecha. Tak jak wspominałem, Robert Kościecha awansował do półfinału indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Przed nim awansowali inni torunianie w latach 90. Między innymi Tomasz Bajerski, wcześniej jeszcze Robert Sawina, zanim opuścił drużynę Apatora. No i aktualnie reprezentuje barwy startu Krylux Gniezno. Sullivan, trzeci, Kościecha i zaraz będziemy oglądać decydujące fragmenty tego wyścigu. Kościecha blisko siatki, schodzi do krawężnika, po zewnętrznej części toru atakuje Adam Pfeiffer, bardzo mocno złamał motocykl, zszedł do krawężnika i próbuje wyprzedzić Roberta Kościechę. O połowę motocykla jeszcze prowadzi torunianin i tak rozpoczęli ostatnie, czwarte okrążenie. Kościecha, a za nim Adam Pfeiffer. Już w ubiegłym roku Pfeiffer obok Roberta Sawiny był najskuteczniejszym żużlowcem swojego zespołu. Legitymował się najlepszą średnią biegopunktową w starcie właśnie za Sawiną. Jeszcze jeden atak zamknięty przy krawężniku Pfeiffer. No i te ataki nie powiodły się. Przed nami wyścig 14. Na torze pierwszym w kasku żółtym Adam Pfeiffer, na torze drugim w kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak, na torze trzecim w kasku białym Rafał Wilk i na torze czwartym w kasku niebieskim Wiesław Jaguś. Z grona tych zawodników najwięcej punktów zdobył Jacek Krzyżaniak 8, Adam Pfeiffer 6,5, Rafał Wilk i Wiesław Jaguś. 4-2 zwycięstwo Torunian daje już zwycięstwo w meczu. Dobry start Pfeiffera i Krzyżaniaka, ale Krzyżaniak pierwszy, za nim Rafał Wilk i Adam Pfeiffer. Teraz zmieniają się pozycjami zawodnicy startu Gniezno, a stawkę zamyka Wiesław Jaguś. Po dwóch zerach, jeden punkt Jagusia, potem niespodziewane zwycięstwo i teraz ponownie na czwartej pozycji mały wojownik z Torunia, zawodnik, który w ubiegłym roku nie startował z powodu ciężkiej kontuzji, no i w tym sezonie powrócił do drużyny Apatora. Duet startu za Jackiem Krzyżaniakiem. Jeśli Jacek Krzyżaniak dowiezie 3 punkty do mety i wyścig zakończy się remisem 3-3, torunianie będą mieli już 45 punktów. No i praktycznie, a może bardziej teoretycznie, zwycięstwo w kieszeni, bo już nie takie rzeczy oglądaliśmy na meczach żużlowych. Teraz atak Wiesława Jagusia, skuteczny po wewnętrznej części toru, mija Rafała Wilka, czaił się tam, czaił, rozproszyli się Pfeiffer z Rafałem Wilkiem, wykorzystał to Wiesław Jaguś, który przyjechał na trzecim miejscu do mety. 4-2 zwycięstwo Apatora DGG w wyścigu 14. Prowadzenie Torunian 46-38 i nic złego się już w tym spotkaniu wydarzyć nie może. Apator DGG, niezależnie od rezultatu ostatniego 15 wyścigu, wygra pierwszy mecz w tegorocznych rozgrywkach ligowych, a my oglądamy powtórkę decydujących fragmentów wyścigu 14, wyścigu, którym gospodarze zapewnili sobie wygraną. Jeszcze parą jadą blisko siebie. Ryan Sullivan w kasku żółtym na torze drugim, Tomasz Pfeiffer w kasku niebieskim na torze trzecim, Mirosław Kowalik i w kasku białym najbliżej siatki na torze czwartym Jimmy Nielsen. Jimmy Nielsen zdobył 12 punktów, Mirosław Kowalik 10, Ryan Sullivan 9, Tomasz Pfeiffer 7 punktów. 15, ostatni wyścig zaległego meczu trzeciej rundy pierwszej ligi żużlowej. Dobrze Ryan Sullivan i dobrze Jimmy Nielsen, oni najlepiej na 30 metrze, a za nimi Mirosław Kowalik. Sullivan na razie na prowadzeniu. Nielsen próbuje manewru, który wcześniej oglądaliśmy w wyścigu z Jackiem Krzyżaniakiem. Po zewnętrznej części toru nabiera szybkości i mija na prostej Ryana Sullivana. No i po raz kolejny wygrywa rywalizację z Australijczykiem. Najprawdopodobniej w tym meczu 3-0 dla Szweda. Trzeci Mirosław Kowalik. Jeśli tak wyścig się zakończy, będziemy mieli kolejny, ósmy już w tym meczu remis 3-3.
Jimmy Nielsen, a za nim 23-letni Australijczyk Ryan Sullivan. Po raz pierwszy w tym roku w cyklu Grand Prix. Doskonale spisał się w eliminacjach. Australijczycy świetnie startowali. Awans do Grand Prix wywalczył ze swoim rodakiem Jasonem Crumpem. No i tak też kończy się ten ostatni 15 wyścig. 3-3. Jimmy Nielsen przed Ryanem Sullivanem, Mirosławem Kowalikiem, Tomaszem Pfeifferem. 49-41. Apator DGG pokonuje start Trilux Gniezno. Powtórka ostatniego wyścigu. A my podsumujmy to spotkanie. Punkty dla zwycięskiej drużyny, dla Apatora DGG zdobywali Mirosław Kowalik, Jacek Krzyżaniak i Ryan Sullivan po 11. Robert Kościecha, Wiesław Jaguś po 5 punktów. 3 punkty w jedynym starcie Remigiusza Wronkowskiego i po jednym Marcina Kowalika i Tomasza Chrzanowskiego. Dla startu Gniezno punkty zdobywali Jimmy Nielsen 15 w 6 startach, 5 zwycięstw, no i 1 czwarte miejsce. Adam Pfeiffer 8 punktów, Tomasz Pfeiffer 7 punktów, Rafał Wilk 5 punktów, Krzysztof Jabłoński 4 punkty, Paweł Duszyński 2 punkty i bez punktu Mariusz Lisiak, no i co jest pewną niespodzianką, Marek Chućko. Po tym zwycięstwie 49-41 Apator DGG Toruń opuści 10. miejsce w tabeli. I tak będzie aż do 24 kwietnia, bowiem właśnie do tego dnia potrwa przerwa w rozgrywkach ligowych.